wspieram WOŚP, tak jak w ubiegłym roku. Uwielbiam przyrodę, uwielbiam naturę, uwielbiam ludzi. Witam Państwa bardzo serdecznie w Nowosądeckim Ratuszu. W tym roku po raz drugi na sądeckiej ziemi zagościł Pan Paweł Małaszko, który szczególnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku był to objazd całej Polski, natomiast w tym roku jest to wyprawa do Turcji. Bardzo się cieszę, że po raz drugi witamy Pana Pawła w Nowym Sączu, w Nowosądeckim Ratuszu, tutaj na Płycie Rynku. Tym bardziej, że Pan Paweł oprócz tego wyczynu, tak jak powiedziałem, z takiego sportowego, również wspiera cały czas Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przypominam, że w niedzielę 30 stycznia właśnie także w Nowym Sączu na Płycie Rynku odbędzie się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naprawdę będzie się działo. Zapraszamy. Siema. Panie Pawle, dziękujemy bardzo za wizytę w Nowym Sączu. Dziękujemy za ten wyczyn sportowy, ale także dziękujemy za wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że ponownie mogę gościć tutaj w Nowym Sączu. Cóż, tak ciepło jestem tutaj witany, jest, czuję się troszeczkę jak u siebie, tak jak kiedyś mówiłem o Kotlinie Kłodzkiej, tak teraz tutaj ta ziemia sądecka jest mi bardzo bliska. Dziękujemy bardzo za pamięć. Pani prezydent stwierdziła, że jednak musi dociążyć pański rower jeszcze dodatkowymi gadżetami z Nowego Sącza, także... Znaczy wiedząc, że w Nowym Sączu są osoby, które bardzo wspierają pana wyprawę i na które możemy liczyć w zakresie właśnie organizacji, dystrybucji, przesłania tych rzeczy, kilka takich pamiątek z Nowego Sącza.